Czasami w życiu bywa ciężko. Problemy, troski, zmartwienia. Jedynym rozwiązaniem jest uśmiech. Od ucha do ucha. Cześć, ja nazywam się Karol Juchniewicz i jestem polskim multiartystą. Przyszedłem do Cooking Challenge, by przygotować niesamowitą, kolorową, aromatyczną i pyszną zupę kokosową z dodatkiem aromatycznego, ostrego chili. Przyszedłem do programu również po to, abyście wy mogli się uśmiechnąć. Dlatego też, przyjmując ten challenge, obiecałem, iż po ugotowaniu zupy i doprawieniu jej ostrym chili uśmiechnę się od serca specjalnie do was. No to do dzieła. Czarujmy zupę. Rozpoczniemy od jesiennej cebuli. Cebula, kiedy jest surowa, powoduje łzy. A ja bym chciał, żeby te łzy zawsze były u was łzami szczęścia. Przystępujemy teraz do następnej pory roku. Mianowicie do pieczarek. Może zastanawiacie się, dlaczego pieczarka jest symbolem zimy. Dzieje się tak dlatego, że pieczarka bardzo często, jako pierwsza, była trzymana najdłużej w gospodarstwach domowych i wykowana, aby później można było żywić się w dosyć obfity i cięższy sposób. No to teraz pora na moją ulubioną porę roku, na wiosnę. Pomidory, symbol wiosny, pozytywny i radosny. W życiu wszystkim nam chodzi o poszukiwanie szczęścia. Ale szczęście jest jak ten motyl. Im bardziej za nim gonisz, tym bardziej od ciebie ucieka. A kiedy odwracasz się cicho i robisz to, co musisz robić, on delikatnie siada ci na ramieniu. Po prostu jesteś szczęśliwy. Teraz pora na lato. Cudowną, pysznie pachnącą paprykę. To teraz nasze aromatyczne, pyszne warzywka 4,5 roku wrzucam na rozgrzany, zdrowy olej kokosowy. A ja w tym czasie zajmę się moim challenge'em. Chili, chili. 3 papryczki chili to już maksymalnie, ale nasza pani reżyser chciała, żeby challenge był wyjątkowo miły dla mnie i pokroję papryczek 5. W środku są tak zwane małe ziarenka. Małe, niewinne i najbardziej ostre. Zdrowa, pyszna kuchnia w jednym garnku, właściwie w 15 minut. To przepis na dobry obiad, przy którym macie jedno zadanie. Śmiechać się do siebie, po prostu. No, gotowe. Kokosowa zupa rajska. Trochę chińska, trochę tajska. Zaraz sobie ją spróbuję. Nie pozostaje mi już nic innego, jak zrobić cooking challenge. Łyżka w górę i próbuję. Słuchajcie, pali, ale dla was się zawsze uśmiechnę. Cooking challenge zostało wykonane. No to teraz będzie ostro. Czas na moją nominację. Joanno Barciszewsko, ja nominuję ciebie do wzięcia udziału w Cooking Challenge jako śmiechoterapeutkę, joginkę uśmiechu. Zobaczymy, jak pójdzie ci zrobienie wegańskiego gulaszu z kilograma cebuli.